samo, to jak już pod ponierki, tak? Ale tradycja bycia razem gdzieś, bycia w tym pięknym polskim gronie spowodowała, że przybyliście Państwo tutaj tak licznie, a tych ludzi jeszcze będzie przybywało przez cały czas, kiedy będziemy się poruszali, kiedy będziemy przemierzali ulicy tego pięknego miasta, stolicy Wielkopolskiej Poznania, żeby do tej właśnie stajenki, która będzie na Starym Rynku podążyć. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy tutaj przybyli, przybędą jeszcze w czasie tej drogi. Bardzo się cieszę z tego, że w tak pięknej, słonecznej pogodzie możemy pielgrzymować ku Chrystusowi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wspólnie oddamy pokłon nowonarodzonemu królowi. Chcemy również zawitać do pałacu króla Heroda. Od proroków ogłoszony, od narodów.
oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Witajcie, strudzeni wędrowcy! Witajcie w krainie, którą rządzi król Herod. Czujcie się gośćmi króla Heroda. I skoro gwiazdy nie prowadzą was do mojego pałacu, ruszajcie dalej.
rozpoczynamy pokłon. Pokłon postaci historycznych, drodzy Państwo. Pierwszy, Marian Rajewski, Maria Skłodowska-Curie, Emilia Szczaniecka, Święta Jadwiga, Hipolit Cegielski, drodzy Państwo, Karol Marcinkowski, Jan III Sobieski, Stefan Czarniecki i Mieszko I. O Pani, przybyliśmy tutaj, by oddać pokłon temu, który urodził się, by zostać królem. Bądź pozdrowiony, królu żydowski. Bądź pozdrowiony, królu świata. Bądź pozdrowiony, królu niebios. Powiedziano, że on zostanie Synem Bożym. Dziękuję Panu za Wasze przybycie. Dziękuję Wam za te słowa. Rozważam je w moim sercu, tak samo jak te znaki i cuda, które stały się moim udziałem. Podążyliście tu wszyscy za gwiazdą ze wschodu, a znaleźliście małe dziecię. Lecz wiedzcie, iż powiedziano mi, że ta mała, bezbronna dziecina jest słońcem, które wschodzi z wysoka. Ten Syn Człowieczy będzie światłem dla tych, co w mroku śmierci żyją. To On skieruje nasze kroki na drogę pokoju. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać wszystkim, w szczególności dzieciom, no i tym także, którzy prowadzili nowożytnego wielbłąda, który daje dużo do myślenia o ekologii, czym się skończy ekologia. Po przebyciu drogi razem z orszakiem Czerków teraz składamy Panu Bogu naszą najświętszą ofiarę, prosząc o Boże błogosławieństwo dla wszystkich rodzin, dla wszystkich uczestników tej dzisiejszej uroczystej mszy świętej. Szczególnie dziękuję Wam, kochani rodzice, którzy czynili z takim zaangażowaniem. Włączyliście się w przygotowanie Waszych rodzin, by razem z dziećmi w tę uroczystość objawienia Pańskiego wyruszyć w drogę śladem mędrców,
by szukać Jezusa. Dlaczego to jest takie ważne? By rozpoznać Boga wcielonego w tej prostocie betlejemskiego żłóbka. Czy chodzi tylko o to, by było romantycznie i przyjemnie? Dziś wielu wręcz gasi światło Bożej prawdy, a wtedy ich życie przypomina zabawę. Zabawa trwa krótko, a co potem? Życzę wam, abyście zawsze byli otwarci na znaki Boże. Otaczam was wszystkich szczególną modlitwą, by przykład mędrców był dla nas zaproszeniem, abyśmy otwierali umysły i serca na Chrystusa. Przekażmy sobie znak miłości i pokoju. Tak jak mędrcy ze wschodu mogli go znaleźć w naszych rodzinach. Thank you.